Panie profesorze, kontynuując temat marca 68, narracja żydowska jest taka, że był to bunt zorganizowany przez środowiska żydowskie, które walczyły z tyranią. Jak się czyta dokumenty historyczne, wynika, że był to właściwie bunt polskiej młodzieży, nie tylko inteligenckiej, ale też także robotniczej, przeciwko komunizmowi. Nawet więcej było aresztowanych robotników niż studentów. Więc jak pan jako świadek tych wydarzeń... Przede wszystkim mitologizowano marzec, te środowiska żydowskie, michnikowskie, przedstawiały to jako głównie te wydarzenia w Warszawie, a wszystkie to było w całym kraju i był to taki instynktowny bunt przeciwko władzy we wszystkich miastach uniwersyteckich, ale nie tylko. I co ciekawsze, właśnie akurat poza Warszawą był dużo radykalniejszy program tych zbuntowanych studentów, robotników, społeczny, gospodarczy, bo michnikowcy wychowani w cieplarnianych warunkach, malanowa młodzież, nie mieli absolutnie poczucia, tak, i poczucia tego, co Szydy. Jest w kraju, społeczne, gospodarcze. Także ciekawe, że nawet, bo michnikowcy byli głównie na uniwersytecie, a radykalniejsze postulaty już były wywieszone na gmachu Politechniki. Także tu w pełni się z pana zgadzam, przeciwko temu mitologizowani. Co ciekawe, bardzo ostro krytykuje te uzurpację michnikowców jako rzekomo jedynych i tak dalej. Kiedyś też michnikówka i Walterówka i Irena Lasota. Bardzo uczciwe teksty, ona między innymi w Rzeczpospolitej i gdzie indziej, ona zerwała z michnikiem, michnikowcami. Za to oczywiście przez nich też jest bojkotowana, warto do niej zaglądać. Ja ją cytuję zresztą w swoich pamiętnikach. I druga sprawa, która mi się nasunęła w związku z 68 rokiem, w naszych środowiskach bardzo ważną postacią jest Janusz Korwin-Mikke, który swoją działalność polityczną właśnie też wspomina z 68 roku. I jak pan zapamiętał, czy z 68 roku pan go zapamiętał, czy nie pamiętam, ja zapamiętałem go dopiero z końca lat 80., gdzieś 86, 78. Tym bardziej, że tu mieszkam na rogu Belwederskiej Dolnej, a on mieszkał właśnie o paręset metrów dalej na Stępińskiej. Mieszkał z jakąś damą z pieskiem i bardzo tam miał sklep z samizdatami, jakoś go nie lekano w domu, więc to było bardzo dobre, że był pod ręką. Poza tym tam czasem piliśmy wino, tam różne i tylko przypomnę może na koniec, bo była to świetna historia, którą dotąd wspominam. Otóż ja miałem takiego kumpla z akademika, były tam przeróżne postacie. Mirek B., powiedzmy, absolwent filologii klasycznej, straszny leń i śpioch. Sam mi się przyznał, że kiedyś wykładał, kiedy wykładał łacinę na Akademii Medycznej w Gdańsku, to usnął na stojąco w czasie własnego wykładu. No muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu, jak coś takiego można zrobić. Ale wierzy pan mu. Wierzę mu, wierzy, że usnął. Tak. Ale bo leń był straszny. I pojechał tam, co się, żona miała go dość, więc wyjechał do Stanów w latach 80. i odwiedził mnie gdzieś w 89, 90 roku, rozgoryczony do Stanów, bo w Stanach trzeba ciężko pracować, bo kult pieniądza na każdym kroku. No i trzeba trafu, że niezapowiedziany przyszedł Korwin-Mikke. Jak oni się zaczęli kłócić przez parę godzin. A czy Korwin zwyciężał z nim bezdyskusyjnie, przecież jest ogromnie błyskotliwy, a Mirek już to ledwo znosił, no bo Korwin chwalił pieniądz jako taki, jako motor do wszystkiego. I w pewnym momencie, już po dwóch godzinach dysputy, ten Mirek mówi, a że musi już iść, bo ma w teatrze Ateneum o 19, a na to Korwin, ja też mam w Ateneum, o 19 pana podwiozę, nawet nie chciał, żeby go podwiózł. Korwin był tak, tak był rozgoryczony tą swą porażką z Korwinem, że się do mnie nie odezwał przez te 26 lat, tak na marginesie, ale było to naprawdę fajne. Myśmy tak chichotali z żoną przy całej tej ich dyskusji. Nie, nie da się ukryć, że prezes Korwin-Mikke swoich poglądów nie zmienił. No jest błyskotliwy. I powiem tutaj, że
do dziś dnia jest człowiekiem, który bardzo chętnie każdego przekonuje, nawet jak ktoś jest absolutnie nieznany, nawinie się, pan prezydent zawsze będzie go przekonał, nikogo nie dyskryminuje. No ja mam zastrzeżenia do niektórych jego poglądów mocnych, nie tylko tak jak większość... ale także o historii, kiedy nazywa Traugutta zbrodniarzem i tym podobne bzdurki, ale muszę powiedzieć, co nie zmienia sprawy, że widzę jego, doceniam jego błyskotliwość, to, że założył znakomity tygodnik, najwyższy czas, łącznie z tym Żydem, Kazawem Zarem, Kalkiewiczem innymi, ale i niezależnie od tego, czy z nim różnie, to moim studentom na uczelni, tam prowadzę często zajęcia z transformacji, to wśród 100 z czymś pytań daje jedno. Kto powiedział, nie kradnij, nie rób konkurencji rządowi? Oczywiście Korwin-Mikke, ale przyznacie, że to jest tak, była, super. Była taka nalepka UPR-u, piąte nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji. No właśnie, ale świetnie. No to cóż. Bardzo dziękujemy. Ja też dziękuję. Mamy nadzieję, że pan profesor jeszcze nas zaprosi. Zawsze chętnie. Będziemy mogli porozmawiać zawsze na ten temat. Zawsze chętnie w tym towarzystwie. Polecamy wszystkim nasze filmiki, a także blog z Jerzego tekstami Roberta Nowaka. Pana profesora. Dziękuję. Blog Jerzego Roberta Nowaka.